Zrobiłem SBC Totiego, zrobiłem również SBC Osmolinga, takiego fajnego, różowiutkiego. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Liberewo 80, FIFA 17, Ultimate Team. Moi drodzy, troszeczkę z nudów, troszeczkę może z nadmiaru końców. FIFA się kończy, wszystko się tak naprawdę kończy w tej grze, także końce są tak naprawdę niepotrzebne. Zobaczymy oczywiście oba składy, zobaczymy również skład, jaki stworzyłem wokół Totiego. Zagramy jeden mecz towarzyski, oczywiście kamyczek do ogródka będzie również wrzucony, jeżeli chodzi o wylewy, czy jakieś powiedzmy takie bardziej sprawy handicapowe, to również będzie. Także zapraszam Was do oglądania, zaczynamy! Jak widzicie, Totti trzymający planszę z numerem 10, oceniony oczywiście na 96. Wielka, moi drodzy, hipokryzja jest na polskim YouTubie. Polscy YouTuberzy, powiedzmy, zajmujący się FIFA, zaczęli w końcu narzekać na tą grę. Ona tak naprawdę jest, no, znacie moje zdanie, od zawsze, od samego początku jest zła, natomiast polscy youtuberzy wykazują się wielką hipokryzją, wielką dwulicowością, także naprawdę jest to bardzo niesmaczne z ich strony i ja to tak naprawdę potępiam, bo tak naprawdę wychodzi na to, że okłamywali Was wszystkich przez cały rok, bo ta gra nie jest zła od tygodnia, od dwóch tygodni, tak jak im się odwidziało, także ona jest zła zawsze, no i tak naprawdę oszukiwali Was cały czas. Jest Smalling, zobaczymy tutaj graczy, oczywiście użyłem, których tam zdobyłem, wszędzie praktycznie będzie pierwszy właściciel, to jest chyba za tą paczkę, niby z gwarantowanym tocem. Ja zrobiłem te 5 wyzwań i chyba to jest z tej paczki, zdaje się, są ci gracze. Mamy Smolinga w wersji takiej różowiutkiej, czy to footies, czy cokolwiek innego, to jest tak naprawdę w tym momencie nieważne, statystyki są takie same. Przechodzimy, moi drodzy, do prezentacji mojego składu. Oczywiście Szczęsny również trafiony. Perez, Manolas w informie, oczywiście różowiutki. Smalling bardzo sympatyczny. Jest Rose, jest João Mario, oczywiście na SPO będzie. Mamy Runeja, na SPO będzie Icardi. Bardzo mi się spodobał ostatnio ten zawodnik. Jest Salah i jest Totti 96. I oczywiście nie mogło zabraknąć Sona. Tak się prezentuje moja drużyna. Pozbyłem się większości zawodników. Pierwszy z brzegu, przeciwnik w meczu towarzyskim, tak żeby po prostu sobie rozegrać. I tutaj już jest ten kamyczek do ogródka, o którym mówiłem. Moi drodzy, umyślny spalony. Zobaczcie, cała trójka w ataku w momencie rozgrywania piłki znajduje się na pozycji spalonej. No debile, po prostu debile. Algorytm gry ustawia zawodników poza linią spalonego, żeby w razie, powiedzmy, jakiegokolwiek podania na skrzydło czy do, powiedzmy, środkowego napastnika była pozycja spalona. Tutaj wylew ogromny, miejsce zrobione, Totiemu wykończenie bez problemu. Ta gra się nie zmienia, ta gra się po prostu nie zmienia i ta gra się nie zmieni. W FIFA 18 będzie to samo, gwarantuję Wam, że będzie to samo. Wspomnijcie sobie moje słowa. Ja grałem w dzisiaj ten mecz, miałem wrażenie, że gram tyczkami tak naprawdę. Takimi tyczkami twardymi, statycznymi, które po prostu sobie przebywają na boisku i podajemy sobie od jednej tyczki do drugiej. Końcówka tej FIFA, całe szczęście. Będziemy sobie grali w Ultimate, oczywiście w ligach tym składem. Nie będę już nic wymyślał, już końców jest naprawdę mało, także ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że moja nowa drużyna Wam się spodobała, że Totti Wam się spodobał, strzelił 2 bramki i o to w sumie właśnie chodziło. Graczem spotkania oczywiście jest Totti, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, w innych playlistach. Pozdrawiam Was, cześć!